Pendrive stał się tak powszechny, że właściwie na nikim już nie robi wrażenia. Jest to podstawowy nośnik używany do przenoszenia danych. Rzadko kto zagląda, co tam jest w środku, więc ja zrobię taki eksperyment. Nie będę tłumaczył, jak to działa, tam skomplikowanie, bo tym się zajmują fani elektroniki. Po prostu go rozbiorę. No i proszę bardzo. Tak wygląda tutaj z tej strony. Wydłubiemy z niego resztę. No jak widać na załączonym, tu jest, mamy taki mały procesor, poszczególne typowe elektroniczne urządzenia, kondensatorki, oporniczki. Odwracamy na drugą stronę. No, tu podobnie pamięć. Także to jest, tak szczerze mówiąc, takie mikro, no może nie komputer, ale takie mikro urządzenie. Bo wszystko jest w skali takiej. O, niektóre oporniki, kondensatory są wielkości 1,5-2 mm. No, tak skoncentrowane. I z wyprowadzeniem pozornie gigantycznej wtyczki w stosunku do tych wszystkich elementów. No i tyle. No. Żadnej wielkiej filozofii dla zwykłego zjadacza nie ma. Dla szaleńców, którzy się zajmują różnymi przepływami prądów, pamięci stałej, i takiej, śmaki, i owaki, no to ten filmik nie jest dla nich. Dla nas jest tak, dla przeciętnych zjadaczy, ma działać, ma się nie psuć. No niestety pendrive'y mają tą wadę, że potrafią się nagle popsuć i już dysk twardy sygnalizuje, że coś się z nim złego dzieje i możemy zareagować. W przypadku pendrive'a, no, znaczy można go oddać do laboratorium, które tym się zajmuje, ale koszty są takie, że prywatna osoba kupuje następny pendrive i mówi: sorry, przepadło.